autobusik, moi drodzy. Zaraz będzie nim jazda. Luk bagażowy z prawdziwego zdarzenia. Pierwszy raz w życiu takim autobusem będę jechał. Nie wiem tylko, czy wchodzi się po środku, czy nie. Dobra. Próbujemy. No. Full wypas. Szkoda tylko, że tu strasznie gorąco. Mam nadzieję, że to jest miejsce numer jeden, tak. Także mamy widok na wszystkie strony. Będą piękne widoki. 100 km jazdy po pustyni Atacama. Niestety to wszystko jest robione pod tutejszych ludzi, czyli troszeczkę niższych, tak jak ja siedzę teraz. Zobaczcie, tu są takie rzeczy, że można sobie nogi położyć. To jest fantastycznie i wygodne, tylko że ja mam za długie nogi. A szyba jest w miarę czysta. Na boki też jest fajny widok. Myślę, że będziecie zadowoleni z tego filmu, a ja będę zadowolony z widoków. Nigdy w życiu, tak jak mówiłem, nie jechałem takim autobusem, no i nie jechałem na takiej wysokości, więc jeżeli tylko będę miał okazję, to będzie rzecz decydująca o moich następnych jazdach autokarowych. Zawsze będę wybierał tego typu miejsce, o ile będzie to możliwe. Na razie trudna sztuka wydostania się stąd. O, ciasna uliczka, trzeba przyznać, jak na jazdę takim autobusem. Bardzo ciasna. Ale będą filmiki. Tutaj nawet się cień zrobił. No, a tu widzicie te normalne autobusy. Wygląda to tak. To jest taka komunikacja miejska i chyba pozamiejska też troszkę. A tutaj wiadomo co. Pamiętacie ten przybytek. Trochę słabo widać, bo przed nami autobus jedzie. Ale ogólnie... Swoją drogą to miasto zupełnie nie wygląda, jakby było pustynne, prawda? Wygląda, jakby było... Jest bardzo zielone akurat tutaj. No ale za chwileczkę, jak opuścimy, to zobaczycie, jaka będzie niespodzianka. Tutaj widzicie przykład takiego gościa, który pokazywałem wam już w Ushuaia albo w, nie wiem, może w Punta Arenas. Zawsze na światłach, jak jest czerwone, gościu coś tam robi, jakieś głupi, nieraz tańczą, nieraz podrzucają takie, wiecie, różne tego typu rzeczy. I zarabiają kawce. Kolejna rzecz, odległość jaka jest do przejechania, to jest około 100 km. Tylko że się zastanawiałem, dlaczego to aż tyle będzie trwało. No i mam odpowiedź. Tutaj droga traktyczna. Widzicie, tak wypłowiała jest ta roślinność. No i droga, trzeba przyznać, jest chwilami tragiczna. Ale że oni tutaj utrzymują, są w stanie nawodnić tyle zieleni. Każde drzewo, które widzicie, jest nawadniane. Znaczy nie wiem, czy palmy też, bo może palmy jakoś tam lepiej funkcjonują, ale ta zieleń jest bardzo pozorna. Już wyjeżdżamy z miasta, więc to miało być to. Zobaczcie, nagle kończy się zieleń. Jest jakaś rzeczka, tak, tutaj przepływa rzeka. Nieduża, ale jak na pustynię Atacama, myślę, że całkiem niezła. No i wyjeżdżamy na totalną pustynię, totalny piach. Tutaj nie wiem, czy na kamerce to będziecie widzieć, ale posesje są
pod prądem. To znaczy, widzę, że są druty, ale już nie kolczaste, tylko po prostu podłączone pod prąd. Parque de Pater. To jest jakiś park. No i koniec. I moi drodzy, koniec. Oczywiście nie będę wam całego pokazywał. Jeszcze tam z minutę i... Wyobrażacie sobie, że 3 minuty temu było zielono, a teraz jest tak? San Pedro de Atacama, tam się udajemy. A nie myślałem, że będzie autostrada tam. To chyba jest tak, coś w rodzaju autostrady. Halo. Sí, dígame. Allá está en Calama. Ya. Ya. Ya, mire, le voy a llamar al niño porque yo no me la sé de memoria. Y le vuelvo el llamado, ¿listo? Ya, 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 ya. Oczywiście jedziemy cały czas w kierunku gór, więc tutaj, ponieważ jest płasko, to wiatraków nastawiano. Ale widać ośnieżone szczyty. Nie wiem, jak w tej kamerce będziecie widać. Będziecie widać, będziecie widzieć. Widać już ośnieżone szczyty. No jedziemy w bardzo wysokie góry, gdzie drogi będą na wysokości 4000 metrów. Ponad. A nawet ponad 5000 metrów. Także opowiem wam, jak tutaj zamierzam się. Zaczniemy od mniejszych wysokości i później spróbujemy troszeczkę wyżej. San Pedro de Atacama jest na wysokości 2400 metrów z kawałkiem. No, czyli bardzo jeszcze nisko. Przed nami całe palety piwa Korona. Nie wiem, czemu ten gościu tak się czai z tym wyprzedzaniem. Spokojnie dał radę. Wreszcie, moi drodzy, dotarliśmy do gór. Tych, które były widać od było je widać od początku całej jazdy, czyli z 40 km stąd. Ale mnie teraz ucho zabolało. Ciągle pniemy się w górę, cały czas w górę. Ale krajobraz super. Monitoruje wysokość. Obecna wysokość 3360 metrów. I się zrobiło zielono. Centralnie zielono. Thank you.
pracy. Pojechaliśmy. Widoki są troszeczkę inne niż się spodziewałem, ale jest cudownie. Domy są bardzo niskie, bardzo takie skromniutkie. Myślałem, że troszeczkę tutaj inaczej będzie, no ale wszyscy wychodzą, więc ja też będę wychodził. A prawdopodobnie nie będzie tutaj takiego dużego sklepu, co jest niefajne, bo zawsze w mniejszych sklepach wyższe ceny, a zwłaszcza tutaj. Tak wygląda dworzec. Zaraz zobaczymy, zarzucimy plecak. Tak wygląda dworzec i zaraz... Ale powietrze inne. Słuchajcie, jakie super powietrze tu jest i tu jest chłodno. Bez kitu, jest tutaj chłodno. Ośnieżone szczyty. Dobra. Dobra, moi drodzy. Zobaczycie, jak wygląda tutaj dworzec. Dworzec wygląda tak. Tutaj za bardzo nie wiadomo, o co chodzi. No, tu jakieś... Nie wiem, czy to tędy się wychodzi, czy się tam gdzieś wychodzi. W każdym razie taksówki nie będę brał, tylko sobie sam znajdę to miejsce. To będzie tu. Kto wpadł na pomysł takiego chodnika, powinien w piekle się smażyć. Jezu, jakie to jest niewygodne, żeby iść. Jak dostają kolana, jak teraz dźwigam plecak. No to miasto, o kurde, słuchajcie. Standardowo poszedłem w złą stronę, niestety. Telefon mi zwariował, znaczy pokazuje odwrotnie, także nie wiem, co mu się stało. Na szczęście do hoteliku mam jakieś 500 metrów. Nie więcej. Chociaż pewnie już to mówiłem. No po tej stronie ewidentnie się lepiej idzie. A, górka wodna. To był dopiero wytyrany samochód. Jak tu jakąś knajpkę znaleźć? Ale oni sobie utrudniają. Zobaczcie, tutaj takie deski położyli. Po co? Takie kamienie. Zwykłą kostkę by przywieźli, byłoby lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej. O, i tu znowu to drzewo. Jak akacja. Ktoś tam napisał, że to jakiś pieprzowiec, czy pieprznik, czy coś. Możliwe. No i widzę, że tu sporo turystów jest. Już w autobusie było ich chyba z 5 i na ulicach widziałem kilku też, że będzie tu drogo. Zarąbiście drogo. No tu jeżdżą jak w Maroku i podlewają z cysterny pewnie. No. Oby im się udało. Ale jakie widoki. Zobaczcie. Jaki czad. Nie wierzę.
Wyobrażacie sobie, że kilka dni temu byłem w Ushuaia na ziemi ognistej, a teraz jestem w Atacama. Właściwie to nie w Atacama, tylko na pustyni Atacama. To chyba koniec tego filmu. Dalej nie będę wam pokazywał. I tak wyjdzie długi film drogi. Ale przynajmniej część z was zobaczy dokładnie to, co ja zobaczyłem. I właśnie o to chodziło. Stąd planowane są dopiero kolejne wypady. Zostaje tutaj 5 dni. A właściwie to 5 nocy, czyli 4 dni. I udajemy się do Boliwii przez góry. Trzeba będzie się przedostać przez góry. Już patrzyłem, autobusy są.